senso il futuro lo padre sempre stare la marina della loro. Ora la cresta, la lastra, la conta, te lo pare. Sempre stanto, te lo marina della loro. Rilassi, carilare, la sempre storo lo cresta, stare la padre. La marina di naro, lo succo di curo lo crente, te lo parilare, la loro. La cara, la sotto, il futuro lo per la tira. La marina di naro, lo succo di curo lo parilare, la loro. Penibuso io trascio il morlo, tu plugi. Я модля шоу отварту всех сердц на каждое слово, которое вам намовило. Я модля шоу лучше покою. Отверяй их сердца, абы каждый свидетель западал глубоко. Отверяй их умысл, отверяй их души. Я проклинам дымону глухой и немой, оттыкам их уши и очи. Я звезду, я проклинам духа невьяры. Я звезду, я проклинам духа кламства на этом месте. Я ламе делание каждой эмоции религийной. Я обошел манифест правды Божией и мути Божией. Kochani, mam na imię Iza, mam 38 lat. Jak miałam 33 lata, zostałam uzdrowiona z guza kości. Wtedy fizycznie, prawdziwie zamanifestowała się moc Boża w moim ciele. Ja zostałam uzdrowiona z raka. Moja mama przyjęła uzdrowienie na kręgosłup, bo miała 5 mm przepływu rdzenia kręgowego. 8 miesięcy temu mój brat został uzdrowiony z tępaka mózgu. I wszystko dzięki temu, że uwierzył w to, że Jezus umarł za jego grzechy, za wszystkie jego choroby i zmartwychwstał. Przyjął Jezusa swoim sercem, jako prawdziwego Boga. I ja go przyjęłam jako Boga, nie stałam uzdrowiona z raka. Przechodziłam tak jak wy i śmiałam się z tych ludzi tutaj, którzy głosili. Na co dzień prowadzę firmy, od 8 lat, z dużymi sukcesami. Nie jestem biednym człowiekiem, żeby chodzić po ulicach i przyciągać na siebie wzrok ludzi i uwagę. Niczego mi w życiu nie braknie. Ale powiem wam, że jak spotkałam Boga, prawdziwego Jezusa, to to jest taka siła i taka wdzięczność, że nie mogę przestać o Nim mówić, ani myśleć. Chcę wam powiedzieć, że jak otwierałam firmę, to robiłam bardzo trudne transakcje, takich, jakich jeszcze do tej pory nie miałam przy okazji robić. Nikt mnie tego nie nauczył. I stres był coraz większy każdego dnia, a niczego mi nie brakowało. Więc spotykałam się na eventach, imprezach, koktajlach, bankietach, pijałam alkohol. A wieczorem mi się nie chciało wracać do domu, bo w domu było smutno, bo byłam sama, bo była pustka. I jak wracałam do domu, to też piłam alkohol. I mój stan się pogarszał. Pewnego dnia przyjechałam do domu, usiadłam i tak jak umiałam, postawiłam sobie krzyż z Jezusem i zawołałam, mam tego dosyć. Mam dosyć stresu, mam dosyć zmartwień, mam dosyć samotności, mam dosyć tego, jak żyję. Zaznaczam, że niczego mi nie brakowało, słuchajcie. Ludzie zazwyczaj wołają do Boga z biedy. Ja nie wołałam z biedy, ja wołałam ze smutku. Przyszła mi taka myśl, jak siedziałam, że już nie chce mi się żyć. I zawołałam, Jezus, jeśli istniejesz, przyjdź do mojego życia. I wiecie co, 3 miesiące później spotkałam kobietę, miała na imię Maria, i ogłosiła mi Ewangelię. I powiedziała mi, że Jezus umarł na krzyżu. Za wszystkie moje grzechy, za te, które popełniłam, popełniam i popełnię. Jezus przyszedł do grzeszników, do każdej osoby. To nie jest tak, że Bóg będzie patrzył na twoje grzechy. On przyszedł do grzeszników. Jak kiedyś czytaliście o Nim i słyszeliście, to jest napisane, że pił z nimi i jadł. A wszyscy religijni, porządni ludzie byli na Niego źli, bo On z tymi grzesznikami biesiadował, bo On z nimi przebywał. On nikogo nie odrzucił. On nie odrzucił homoseksualistów. On nie odrzucił pijaków, On nie odrzucił alkoholików, On ich nie odrzucił. On przyszedł do nich, żeby ich uzdrowić. W Piśmie Świętym jest napisane, że przyszedł do tych, którzy się źle mają. On by z nimi był. I chcę ci powiedzieć, że gdyby dzisiaj miał zejść na ziemię tylko po to, żeby oddać swoje życie za ciebie, to by to zrobił. Bóg nic więcej nie zrobi. On zdecydował, że zejdzie na ziemię, da się przybić do krzyża, i to jest największa Jego ofiara. To jest największy dowód na Jego miłość. Nic więcej nie nastąpi. On po prostu dał się przybić do krzyża. A na tym krzyżu wydarzyła się ogromna rzecz. Wiecie, ja chodząc kiedyś do kościoła katolickiego, zastanawiałam się, o co chodzi z tym Jezusem. Zabili człowieka i co? Z perspektywy historii znałam to wydarzenie bardzo dobrze. Ukrzyżowali go, bo nie był religijny. Ukrzyżowali go, bo nie pasował do ich modelu. Ukrzyżowali go, bo wpuszczał kobiety do synagogi. Bo uzdrawiał w sabat. Dlatego go ukrzyżowali, bo nie był taki jak on.
rewolucjonista, on był inny, słuchajcie, on był inny. On nie podporządkował się pod system wtedy panujący. I z perspektywy historii znałam to wydarzenie bardzo dobrze. Ale dopiero jak zostałam uzdrowiona z raka, zrozumiałam, jaka rzecz się wydarzyła na krzyżu. On tam umarł na wszystkie choroby. On tam umarł na raka. On tam umarł z depresji. Pękło mu serce. On przypiął do krzyża każdą chorobę, każdą, z którą się dzisiaj borykasz. On przypiął do krzyża alkoholizm. On przypiął do krzyża uzależnienie. On przybił do krzyża ból, który czujesz, bo rozwiodłeś się z żoną. On przybił wszystko do krzyża. On przybił do krzyża wstyd. On przybił do krzyża to, że nie akceptujesz samej siebie. Że ubierasz się tak, żeby czuć się atrakcyjna. Bo sama się sobie nie podobasz. On przybił do krzyża smutek i samotność. On przybił do krzyża to, kiedy czujesz się gorszy albo niegodny. Ludzie często mi mówią, że nie jestem godny Boga. To nieprawda. On przybił to do krzyża. On przybił do krzyża poniżenie i odrzucenie. Nieprawda, że nie jesteś niegodny Boga. To religia ci tak mówi, że musisz zasłużyć na Jego miłość. Jesteś godny Boga, bo On za ciebie umarł. I naprawdę dużo nie potrzebujesz. Przyjęcie Jezusa to jest wolna wola. Wystarczy tylko, że chcesz. Że powiesz mu, Jezu, czy ta dziewczyna mówi prawdę, to ja chcę to zweryfikować, ja chcę cię poznać, przyjdź do mojego życia, pokaż mi, że jesteś. Słuchajcie, kochani, ja fizycznie spotkałam Boga, fizycznie, namacalnie. Wszyscy ludzie tutaj, z którymi dzisiaj jestem, fizycznie doznali mocy Bożej. My wiemy, że Jezus jest Bogiem tylko dlatego, że On do nas przyszedł i nas uzdrowił. Ale nie byliśmy wybrani, to my wybraliśmy Jego i na tym polega cała zabawa. To też dzisiaj możesz być zdrowy. Jeżeli masz choroby ginekologiczne, jeżeli masz powikłania po ciąży, to Jezus to przybył do krzyża. To nieważne, że był mężczyzną. Na krzyżu nastąpiła wielka wymiana. On na krzyżu umarł za każdy swój grzech. Żeby przyjąć Jezusa, wystarczy tylko wolna wola. Żeby być zbawiony, wystarczy tylko wolna wola. Wiecie, co przeczytałam w Piśmie Świętym, jak się nawróciłam? Że wystarczy w sercu swoim uwierzyć, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, że ustami swoimi to wyznać i jesteś zbawiony. Nie musisz się bać, że po śmierci czeka cię piekło. Nie musisz się bać śmierci w ogóle. W ogóle. Bo wiesz, co się wydarzy. Jeżeli cierpisz na jakąś chorobę, przyjdź tutaj dzisiaj do mnie. Pomodlę się za ciebie. Zobaczysz, że zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli cierpisz na depresję, jeżeli boisz się czegoś, jeżeli masz problemy finansowe, uwolnię cię od ducha biedy. Nie bój się Boga. On przyszedł dla ciebie. Nie wstydź się Boga. Wiecie, dlaczego Jezus powiedział, że ci, którzy się do Niego przyznają, to On się przyzna do nich w Niego przywódcem? Powiedział, że będą takie reakcje, jakie są teraz. Że ludzie będą się wstydzić przyznać do Jezusa. Wiedział to. Przewidział to. Chcę wam powiedzieć, że zostałam uzdrowiona z raka. Miałam guza na palcu prawej ręki. Został mi tylko krzywy palec, mogę wam go pokazać. Wtedy fizycznie spotkałam Boga. Miałam 33 lata. Całe życie myślałam, że jestem wierząca. Całe życie chodziłam do kościoła, odprawiałam wszystkie rytuały. Myślałam, że jak uczestniczę w świętach Bożego Narodzenia, w świętach Wielkiej Nocy, to wszystko jest super. Odbędniłam spowiedź w konfesjonale. Wiesz, że nie musisz iść do konfesjonału? Wiesz, że możesz spowiadać się Bogu? Sam bezpośrednio? Że nie potrzebujesz pośrednika? Nie potrzebujesz pośrednika między tobą a Bogiem. Nie potrzebujesz księdza po drodze. Nie potrzebujesz modlić się do Marii. Po prostu wzywasz imię Jezus, modlisz się do Ojca. I przyjdzie moc na twoje życie. Kiedyś udawałam, że jestem szczęśliwa. Chodziłam tak jak dzisiaj niektórzy z was. I uśmiechałam się pod nosem. A w środku było głowę.
Nakładałam maski i myślałam, że jest super. Robiłam sobie mocny makijaż i myślałam, że zamaluję cały mój smutek. Dzisiaj nie muszę tego robić. Dzisiaj jestem wyłączona od tej głupoty, słuchajcie. Moje poczucie własnej wartości jest tam bardzo wysokie poziomie. Dlatego nie wstydzę dzisiaj się mówić. Nie wstydzę dzisiaj mówić do was. Nie wstydzę się. Bo nie wstydzę przyznać się do Jezusa. Nie zastanawialiście się, dlaczego w kraju katolickim, gdzie teoretycznie wierzy 90% ludzi, ludzie wstydzą przyznać się do Jezusa, a nie wstyd wam? Obchodzicie święta, a wstydzicie przyznać się do Jezusa? Hipokracie. Też bardzo trudno to tylko, więc wiem, o czym mówię. Opowiadam wam się tylko to, co przeżyłam sama. Nigdy nie oszukam, że się macie. Bardzo łatwo jest przyjąć powinny. Bardzo łatwo jest poznać Jezusa. Tak jak powiedziała Ola, jeden z nich grzech, który wypełnia człowiek przed Bogiem. To jest niechęć do poznania Jezusa i do oddania mu swojego życia. Wiesz, że wystarczy uwierzyć, że Jezus za ciebie umarł i że wstał z martwych i jesteś zbawiony? Nieważne, kim jesteś, Bóg nie ma względu na osobę. On nie patrzy, kto jest bogaty czy biedny. On nie patrzy, kto jest wpływowy. On nie patrzy, że siedziałeś w więzieniu. On patrzy tylko na twoje serce. On nie widzi twoich złych uczynków. Kiedy narodzisz się na nowo, jesteś obmyty, on widzi Jezusa. Jesteś sprawiedliwy. Nieważne, że potem będziesz grzeszył, to jest nieważne. Nie musisz na siłę się starać. Bóg jest dobry i tylko dobry. Odkąd ludzie modlili się za mnie i oddałam Jezusowi swoje życie, szczerze, w miłości, w wolności, jako dorosły człowiek, nikt mnie do tego nie zmuszał. To zostałam uwolniona od wielu głupot, wiecie? Zostałam uwolniona od lęku, całe życie się czegoś bałam. Moi rodzice powtarzali mi, nie uda ci się to czy tamto. Wystarczy, że jako dziecko parę razy tak usłyszysz i już będziesz wątpił w swoje umiejętności. Dzisiaj tego nie mam. Bóg to zabrał. Zabrał ode mnie lęk. Dzisiaj mogę się normalnie rozwijać, robić biznes, zarabiać pieniądze. Nie mam względu na osobę, tak jak Bóg. Mam zdrowe emocje i zdrowe relacje. Nikomu nie chcę się przypodobać. Nie tańczę koło nikogo, bo jest bogaty albo wpływowy. Wiecie, jakie to jest zdrowe? Kiedy nie musisz chcieć podobać się wszystkim? Straszne w tym kraju jest to, że ludzie wierzą w obrzędy i nie mają relacji z Bogiem, a to nie o to chodzi. Napisane jest, że ten, kto uwierzy Jezusa i wyzna Go swoim Panem i Zbawicielem, zbawiony będzie. Ale też napisane jest to, że tym, którzy prawdziwie uwierzyli, takie znaki towarzyszyć będą. Będą się modlić innymi językami, będą kłaść ręce na chorych i będą uzdrawiani. W imieniu Jezusa demony wypędzać będą. Możesz narodzić się na nowo, narodzić z Bożego Ducha. Możesz być pewny tego, że po śmierci idziesz do nieba. Możesz odnosić sukces w każdej dziedzinie swojego życia. Możesz przestać być nieszczęśliwym człowiekiem. Dlaczego tego nie chcesz? Jesteś głuchy? Głusi jesteście? Ja byłam kiedyś taka głucha. Jak przychodziłam i śmiałam się z ludzi głoszących tutaj. Dopóki nie zawołałam do Boga, że chcę Go poznać. I On przyszedł. Chcę Cię zachęcić do tego, żebyś pomyślał nad swoim życiem. Żebyś pomyślał, co się z Tobą dzieje, jak żyjesz, kim jesteś. Co się z Tobą wydarzy po śmierci? Myślisz o tym? Myślisz o tym, czy jesteś prawdziwie szczęśliwy? Myślisz o tym, czy durne myśli nie przychodzą Ci do głowy, że jesteś brzydki, byle jaki, że nikt Cię nie chce? Możesz być od tego wolny, to jest bardzo proste. Słuchajcie, Ewangelia jest prosta. Jest prosta. Ewangelia to dobra nowina. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak się nazywa? Bo uwalnia ludzi od szeregu patologii. Byłam świadkiem tego, jak byli uzdrawiani alkoholicy w ciągu jednej modlitwy. I już nigdy więcej nie pili.
Byłam świadkiem tego, jak narkomani padali pod mocą, a następnego dnia tańczyli dla Boga, bo już byli wolni od swojego nałogu. To Bóg czyni takie cuda. Wiesz, że nie będziesz miał wytłumaczenia przed Bogiem, jak umrzesz? Zapyta się ciebie, czemu nie oddałeś mi swojego życia, a ty co powiesz? Nie słyszałem o tobie? W każdym kościele trąbią o Ewangelii. W każdym nie powiesz, że w kościele katolickim nie słyszałeś, że Jezus umarł za twoje grzechy. Nie powiesz mu tego, bo to nieprawda. Słyszałeś i co z tym zrobiłeś? Weź odpowiedzialność za swoje życie. Tu na ziemi, ale i po śmierci. Weź odpowiedzialność. Przestaniesz się wtedy głupkowato śmiać. Zamiast mieć głupie miny, będziesz miał piękną minę. Sam dokładnie znasz swój stan. Dokładnie wiesz, z czym masz problem. Dokładnie wiesz, jakie masz myśli o sobie. Dokładnie wiesz, czemu masz krótkie spódniczki. Dokładnie wiesz, gdzie masz braki. W wychowaniu dzieci, w relacji z mężem. Dokładnie wiesz. Dokładnie wiesz, kiedy zdradziłeś. I co powiesz Bogu? Nie przyjąłem jako Pana i Zbawiciela? To proste, to proste. Możesz być obmyty dzisiaj z każdego grzechu. Bo jedynym głównym grzechem przed Bogiem jest to, że nie przyznałeś się do Jezusa, żyjąc tutaj. Przecież czytasz to wszystko w Piśmie Świętym. Dlaczego nie widzisz? Weź Pismo Święte do ręki, weź Ewangelię, poczytaj o Jezusie. Zobacz, co tam jest napisane i zawołaj do Boga: Boże, ja chcę Cię poznać prawdziwym, takim, jakim jesteś. Ja chcę, żebyś przyszedł do mojego życia. Ja chcę, żebyś mnie uratował. Ja oddaję Ci moje życie i pokutuję z tego, że do tej pory żyłem bez Ciebie. Czy to takie trudne? Wiecie, dlaczego chrzest nie obmywa Was z grzechu pierworodnego? Ten tak zwany pakiet, wiecie, że się nie liczy? Bo nie podejmujesz decyzji samodzielnie. Zobacz, w Piśmie Świętym czy chrzczone małe dzieci. Nie, bo warunkiem miłości jest wolność. Czy chcesz, żeby twoja żona kochała cię z przymusu, czy żeby cię wybrała? Z miłości. Bóg chce tak samo. On chce, żebyś go wybrał z miłości. A nie dlatego, by ktoś cię do tego przymusił. Nie jesteś obmyty jako dziecko chrztem z grzechu. Nie jesteś. Nie jesteś. To nic nie dało. To nie działa. Ale możesz być obmyty. Możesz być święty i możesz po śmierci iść do nieba. Jeżeli uwierzysz tylko w to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. I wyznasz swoimi ustami, że chcesz w Niego wierzyć. A jak nie masz wiary, to powiedz Mu: nie wierzę w Ciebie, ale bardzo tego chcę. Chcę doświadczyć tego, co ci ludzie, co oni przeżyli. Boże, pokaż mi. Zastanów się nad swoim życiem. Pomyśl, kim jesteś. Zatrzymaj się na chwilę. Jeżeli potrzebujesz modlitwy, jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, uwolnienia, jeżeli coś cię dręczy, jeżeli masz myśli samobójcze, jeżeli jesteś uzależniony od alkoholu, od seksu, od filmów pornograficznych, przyjdź. Nie wstydź się. To walka o twoje życie. Nikt cię tu nie zna. Przyjdź. Przyjmij swoją wolność. Nie bój się. To Bóg. To Bóg. Takiej okazji może więcej nie być. Nie strać tego. Nie strać tego, co dzisiaj wziąłeś. To jest bardzo ważne. Amen.